Studenci Politechniki Lubelskiej i Wojskowej Akademii Technicznej mogą liczyć na płatne staże w grupie Azoty Puławy, a trzej najlepsi stażyści otrzymają propozycję stałej pracy w budowanej elektrowni Puławy. Żeby studenci, korzystając ze stażów w naszych zakładach, rośli razem z tą elektrownią, a później będą przyjęci do pracy oczywiście i będą najlepszymi pracownikami, mam nadzieję, dla pożytku wzajemnego. We wtorek, 30 czerwca, Zarząd Puławskich Zakładów oraz spółki Elektrownia Puławy podpisali w tej sprawie umowę z rektorami obu uczelni. Wydaje mi się, że zarówno w obszarze właśnie czystej energetyki, jak i środowiska, jak i wszystkich innych aspektów będziemy mogli z Państwem współpracować lepiej jak dotychczas. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Profesor. Szanowni Państwo, dzisiaj z dumą siedzę ramię w ramię. Dosyć, że obok generała brygady, to profesora, a tak zastąpił uczelnię, jak Wojskowa Akademia Techniczna. Panie profesorze, dlaczego przyjęliście nasze zaproszenie do współpracy? Bardzo proszę. Przyjęliśmy zaproszenie zresztą w sposób bardzo aktywny, ponieważ pan prezes przyjechał do VAT-u z myślą o tym, żeby zaangażować nas w ten projekt, bardzo ważny projekt energetyczny. A przy okazji wyniknęło tyle różnych problemów i tematów, że zaczęliśmy myśleć o pewnej strategii. W tej chwili w tych zaawansowanych technologiach energetycznych widzimy wielką szansę zarówno z gazem łupkowym, bo mamy swoją technologię, którą są zainteresowani Francuzi i inne ośrodki wpompowywania czy też wtłaczania ciekłego CO2 i rozbijania łupków w celu wydobycia metanu czy też gazu ziemnego. Nowa, zasilana gazem ziemnym elektrownia Puławy o mocy 400 MW ma być gotowa do końca 2019 roku. Dzięki niej Grupa Azoty Puławy w 100% uniezależni się od zewnętrznych dostaw prądu i pary potrzebnych do bieżącej produkcji. Nadmiar produkowanej energii w stosunku do potrzeb spółki będzie sprzedawany. Nasz blok będzie najlepszym blokiem energetycznym w Polsce, jeśli chodzi o wykorzystanie energii pierwotnej, energii zawartej w paliwie. Studenci odbywający staż będą uczestniczyć w powstawaniu inwestycji, a najlepsi z nich będą mieli szansę na zatrudnienie. Dzisiaj skończył się czas polskiej gospodarki, która konkuruje z niskimi płacami. Dzisiaj musimy konkurować tym, że nasza gospodarka jest mądrzejsza, efektywniejsza, że nasza gospodarka potrafi przytrzymać dobre kreacje rodzące się w instytutach naukowo-badawczych, dobre pomysły rodzące się na uczelniach. Program stażu dla studentów VAT i Politechniki Lubelskiej to kolejna inicjatywa Grupy Azoty Puławy skierowana do młodych, zdolnych ludzi. Dla Was przyszłość jest stojotworem i chcemy tą przyszłość dla Was tworzyć i z Wami. To Wy ją będziecie budować. My jesteśmy po to, żeby Wam w tym pomóc na początku. W marcu tego roku spółka przystąpiła do organizowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa projektu płatnych staży dla najlepszych studentów. Już wkrótce swoje praktyki w Puławskich Azotach rozpoczną dwie studentki Politechniki Warszawskiej wyłonione w tym konkursie.